wielkich emocji ciąg dalszy, ależ było pięknie i fantastycznie w tym piątym wyścigu za sprawą Roniego Jamrożego i Mariusza Staszewskiego. Wielka walka Staszewskiego, wielka rywalizacja Roniego Jamrożego, który bronił tutaj tej drugiej pozycji tak zaciekle. No i teraz, drodzy Państwo, ciąg dalszy, szósta gonitwa dnia. Antonio Lindbeck i Adam Skornicki kontra Peter Karlsson i Marcin Nowak. Znów szwedzki pojedynek na ostrowskim torze i do tego duet Polaków. Skórnicki, 36-letni żużlowiec, zawodnik, który przygodę z czarnym sportem rozpoczynał w połowie lat 90. w Lesznie, wychowanek Byków. No i Antonio Lindbeck, człowiek rodem z Brazylii, no ale od wielu, wielu lat mieszkający w Szwecji. O tych jego problemach rodzinnych nie będziemy teraz mówić, bo tutaj teraz szykujemy się na kapitalną walkę. Lindbeck, żółty, biały Skórnicki i do tego wszystkiego w kasku czerwonym Peter Karlsson i w kasku niebieskim Marcin Nowak. Wyścig numer 6 rozpoczęty. Karlsson! Ależ wystrzelił, atakowany przez Skórnickiego. Przy krawężniku wjeżdża tutaj pod niego Antonio Lindbeck. To będzie lepszy. Szwedzka rywalizacja tutaj na ostrowskim torze. Nie odpuszczają. Karlsson czy Lindbeck? No kto będzie pierwszy? Jest lepszy teraz Lindbeck. Ale Karlsson jak własną kieszeń zna ten ostrowski tor. Przyciął teraz Peter Karlsson. Zrobił to cudownie, zrobił to kapitalnie i jest na czele stawki. On tu czuje się jak ryba w wodzie. On zna ten tor, zna ten wszystkie ścieżki. No i jest na czele stawki, ale musi bronić tej pozycji. Bo za jego plecami czai się tam Antonio Lindbeck, trzeci Skórnicki, czwarty Marcin Nowak, który zbiera teraz doświadczenia, a Peter Karlsson, stary rutyniarz, cieszy nas znów swoją fantastyczną jazdą. No to jest profesor okularnik, który bryluje, którego transfer był wielkim ruchem transferowym działaczy Ostrowi przy współpracy z braćmi Karcarkami. No i teraz Peter Karlsson triumfatorem szóstego wyścigu. 3 punkty dla Karlssona, 2 punkty dla Lindbecka, 1 punkt Adama Skórnickiego. Bez punktu Marcin Nowak, remis 3-3. I po 6 wyścigach pani czarnego sportu w Ostrowie rozgrzani do granic możliwości. A w tym meczu mamy remis 18-18. 7 wyścig dnia, 18-18 na świetlnej tablicy, a teraz Rory Schlein i Denis Gizatulin kontra Magnus Zetterström i Maciej Pfeiffer. Zetterström, zawodnik 41-letni, który późno rozpoczął przygodę z Ligą Polską, bowiem w wieku 28 lat w 1999 roku dopiero pojawił się w Lidze Polskiej. Wówczas zaczynał od występu w Lublinie. Miał duży wkład w awans Stali Gorzów w 2007 roku do Ekstraligi. Miał także swój wkład w sukces Wybrzeża Gdańsk, z którym także awansował do Ekstraligi. Teraz Magnus Zetterström chce, żeby drużyna Lechmy Startu awansowała do Ekstraligi, a my za to chcemy, żeby duet Gizatulin-Schlein zdobył tutaj punkty dające kolejne cenne oczka dla ekipy biało-czerwonych. Wielkich emocji ciąg dalszy. Siódma gonitwa dnia. Gizatulin-Schlein, Zetterström i Pfeiffer. Taśma poszła w górę. Zetterström ostro. Pfeiffer tutaj dobrze, ale Schlein pod bandą. Napędza się tutaj teraz Australijczyk, odpowiada Maciej Pfeiffer. Schlein wjeżdża pod Zetterströma. Ależ akcja, to jest właśnie ten pierwszoligowy smak żużla. Żużla, w którym są wielkie emocje. Teraz Zetterström, ale jest Gizatulin. Gizatulin czy Zetterström? Ależ czy teraz manewr i na 5-1 jadą żużlowcy Ostrowi. Ależ to się fantastycznie tutaj tasowało i zmieniało. Schlein i Gizatulin przed Zetterströmem. Nie liczy się Maciej Pfeiffer. I co teraz wymyśli ten stary rutyniarz Magnus Zetterström? Jadą na 5-1. No jest znów fantastycznie, znów jest kapitalnie. Ponownie na stojąco obserwują to wszystko fani czarnego sportu. Wiwatują, cieszą się, a ten australijsko-rosyjski duet Ostrowi pokazuje teraz plecy faworytowi Magnusowi Zetterströmowi. Proszę, jak jest kapitalnie, jeszcze walczy Szwed do ostatnich metrów, walka o tą drugą pozycję, ale nie daje rady Szwed. Jest euforia radości, jest sukces biało-czerwonych, to jest nieprawdopodobnie waleczny zespół. Zespół z wielkim zębem, zespół z wielkim charakterem.
No i teraz Ostrowianie wygrywają podwójnie, obejmując pierwsze prowadzenie w tym meczu. Ależ cudowna atmosfera na trybunach Stadionu Mińskiego. Wielka burza braw teraz pod adresem Rorego Szlejna, a także Denisa Gizatulina. Jak oni to zrobili, jak oni tego dokonali? Zrobili coś pięknego, wygrali 5-1 i 23-19 prowadzi w tym momencie ekipa ŻKS-u. Kapitalny był dla gospodarzy ten siódmy wyścig. 4 punkty przewagi drużyny biało-czerwonych nad drużyną Lecha Kędziorę. Także świetnie jak na razie na półmetku tego pojedynku. A teraz pora na 8 wyścig dnia. Peter Karlsson w duecie z Kacprem Rogowskim. No i ze strony gości z Gniezna pojadą w tym wyścigu Bjarne Pedersen, a także Scott Nichols. Nichols słaby początek, ale ma zaufanie do Brytyjczyka trener Lech Kędziora. Po raz trzeci na torze ten 34-letni zawodnik. No i teraz zapewne Brytyjczyk będzie chciał się zrehabilitować. Bjarne Pedersen krytykowany za kilka tegorocznych występów. Przede wszystkim w Dałkach Pilsy tylko 1 punkt na jego koncie. Słabo także przed tygodniem w starciu z drużyną GTŻ-u Grodziądz. Teraz Bjarne Pedersen wygrał swój pierwszy wyścig. W drugim przyjechał do mety na trzeciej pozycji. I popatrzmy na 8. gonitwę dnia. Ostatnie przygotowania do tego wyścigu. Bjarne Pedersen biały, żółty to Scott Nichols i duet gospodarzy. Czerwony Peter Karlsson. Kask niebieski to Kacper Rogowski. 8. wyścig przy 4-punktowym prowadzeniu ŻKS-u. I popatrzmy, za moment Piotr Liszt rozpocznie ten właśnie wyścig. Taśma poszła w górę kapitalnie. Bjarne Pedersen. Ostra walka teraz tutaj pomiędzy Nicholsem i Karlssonem. Jest tam jeszcze Kacper Rogowski. 4. Peter Karlsson. 3. Kacper Rogowski na 5-1. Jadą teraz żużlowcy. Lechmy startu prowadzi Bjarne Pedersen. Oglądany teraz przez państwa Duńczyk, a Kacper Rogowski walczy ze Scottem Nicholsem. Teraz zbliża się do rywala także Peter Karlsson. No i zobaczymy, czy Szwed będzie w stanie tutaj rozdzielić parę gości. Prowadzi Bjarne Pedersen, za jego plecami jedzie Scott Nichols. 3 krawężniko, ależ teraz akcja Karlssona, odpowiada Nichols. Niesamowity bój o te 2 jakże ważne punkty pod bandą. Peter Karlsson przy krawężniku, teraz Scott Nichols. Czy bardziej optymalną ścieżką pojedzie Szwed? Tak się teraz dzieje. Karlsson jest na drugiej pozycji za plecami Bjarne Pedersena. Wyrzucony nieco Szwed broni jednak tej drugiej pozycji. Ależ teraz kapitalnie walczą tutaj Szwed i Brytyjczyk o te 2 punkty. No a to wszystko dzieje się za plecami Bjarne Pedersena do ostatnich metrów. Ale jednak Peter Karlsson jest drugi. 3. Scott Nichols, 4. waleczny Kacper Rogowski, a ten wyścig kończy się triumfem Bjarne Pedersena. Goście wygrywają 4-2, no i stan tego meczu teraz po 8 wyścigach. 25 Ostrowia, 23 Lechma Start Gniezno. Już mamy na torze zawodników, którzy będą rywalizować w 9. wyścigu. Denis Gizatulin i Rory Schlein. To jest duet ŻKS-u. A ze strony Lechmy Startu w tym wyścigu na torze zobaczymy Antonio Lindbecka, a także Adama Skórnickiego. Adam Skórnicki 3 punkty na jego koncie. 5 punktów w dorobku Antonio Lindbecka. I wielkiej rywalizacji ciąg dalszy. To jest mecz pasjonujący. Teraz drużyna Lechmy Startu w pogoni za gospodarzami. Czerwony Gizatulin, niebieski Schlein. Biały Skórnicki i kask żółty najbliżej bandy ustawione. Tutaj jest Antonio Lindbeck. 25-23. Taśma poszła w górę. Gizatulin i Schlein. Nie, jednak lepiej Adam Skórnicki. Szeroko jedzie Antonio Lindbeck. Niesamowicie walczył z nim Denis Gizatulin. Prowadzi teraz były mistrz Polski seniorów Adam Skórnicki, którego goni Denis Gizatulin. Bohater meczu z łódzkim Orłem Rory Schlein.
trzeciej pozycji. Czwarty jedzie Antonio Lindbeck. To wszystko układa nam się na remis 3 do 3. Gizatulin będzie szukał szansy na to, żeby wyprzedzić tutaj Adama Skórnickiego. Ostrowski tor bardzo przypomina tor w Lesznie, na którym wychował się Adam Skórnicki. Ależ teraz bój, ostra walka pomiędzy Skórnickim i Gizatulinem. Niepocieszony, niezadowolony po tym ataku Adam Skórnicki. Tenis Gizatulin jest na czele stawki. Antonio Lindbeck drogi, a Skórnicki spada na czwartą pozycję. Będzie kontrowersja. Teraz Rory Schlein pojechał za szeroko. No i traci dystans do Antonio Lindbecka. Tenis Gizatulin, Rosjanin, nie przebiera w środkach. Tutaj jeszcze Schlein walczył do końca, ale jednak nie dał rady. Wyścig numer 9 kończy się triumfem Denisa Gizatulina. 3 punkty na konto Rosjanina, 2 oczka Antonio Lindbecka. 1 punkt zdobywa Rory Schlein, bez punktu jest Adam Skórnicki. Ma pretensje Adam Skórnicki do Denisa Gizatulina za ten manewr, za ten atak. W każdym razie wyścig numer 9 kończy się teraz odpowiedzią ze strony gospodarzy. Ostrowianie wygrywają ten wyścig 4 do 2 i prowadzą 29 do 25. A tutaj jeszcze prezentujemy Państwu powtórkę tego zdarzenia pomiędzy Gizatulinem, a także Adamem Skórnickim. Ostra walka, ale już sobie panowie wszystko wyjaśnili. No i razem teraz jadą w stronę parkingu. To jest właśnie pojedynek derbowy, to jest właśnie ta wielka rywalizacja ostrowsko-gnieźnińska. Tutaj nie ma sentymentów, tutaj nie ma żadnego odpuszczania, tutaj jest wielka walka, bowiem obie drużyny bardzo potrzebują tego kompletu punktów. No, dla startu ewentualna przegrana w Ostrowie to byłby wręcz dramat w kontekście tych kolejnych pojedynków. Przypominamy, w rundzie zasadniczej tylko 10 spotkań. Później 4 najlepsze drużyny awansują do rundy play-off. Teraz wyścig numer 10. Jamroży i Staszewski kontra Zetterström i Lisiecki. To jest stawka uczestników tego 10 wyścigu. Jamroży i Staszewski dobrze rozumieją się na torze. Jak poradzą sobie z Zetterströmem? Dobrze w pierwszym łuku. Ostrowianie są na czele stawki. Ale Magnus Zorro, Zetterström dobrze zna ten ostrowski tor. Teraz jednak duet KS-u jest na czele stawki. Kapitalnie się to wszystko tutaj układa. Oby jechali parą, oby bronili tych dwóch pierwszych pozycji. A za ich plecami szaleje teraz Zetterström. 41-letni rutynowany Szwed, był uczestnik cyklu Grand Prix, ależ teraz złapał przyczepność Szwed. To on jest na czele stawki. Szeroko pojechał Roni Jamroży. Odpowiada teraz Roni Jamroży. Jest przed Szwedem, który jedzie na drugim miejscu. Mariusz Staszewski jest trzeci. Ależ kapitalne, ależ pasjonujące są te dzisiejsze derby tutaj na torze Stadionu Miejskiego w Ostrowie. A Roni Jamroży cały czas błyszczący. Rozpoczął te zawody od zera. W drugim wyścigu był drugi, a teraz jedzie na czele stawki. Wiatr w żagle złapał ten właśnie zawodnik. Rok temu nieudane występy w klubie z Rybnika, duże problemy RKM-u finansowe, ale w Ostrowie odradza się Roni Jamroży, który zostaje zwycięzcą 10 wyścigu. Kapitalna jazda Roniego Jamrożego. Drugi Zetterström, który na dystansie poradził sobie z Mariuszem Staszewskim. Trzeci właśnie kapitan biało-czerwonych, czwarty Wojciech Lisiecki. No i teraz 4 do 2 i drodzy Państwo, Ostrowia w tym momencie prowadzi już różnicą 6 punktów, 33 do 27 i euforia radości na trybunach Stadionu Miejskiego, bowiem w tym momencie ekipa Michała Widery ma najwyższe prowadzenie, ma najwyższy pułap punktowy w tym pojedynku, także dopisują nam świetne humory.